Małgosiu, to też dołożymy? Tak, oczywiście. Dobrze. Mhm. Zosiu, a ty coś tam przygotowałaś. O, ta lalka z Kijowa. Fajnie. A pamiętasz, od jakiego miasta zaczęliśmy prezentację? Tak, Kramatorsku. A, to na Donbasie. To był lipiec 2008 roku. To jest właśnie zdjęcie uszkodzonego pomnika Lenina po nieudanej próbie jego wysadzenia w kwietniu 1979 roku. Bardzo się też zdjęcia podobały z pielgrzymek Jana Pawła II do Nowej Huty. No i taką postacią rozpoznawalną na Ukrainie to jest postać Lecha Wałęsy. W Charkowie udało nam się zbudować taką salę historyczną i tam zaprezentowaliśmy te wszystkie historyczne zdjęcia z Nowej Huty. Ale pamiętasz, jak w 2005 roku prezentowałeś zdjęcia przy Placu Szczepańskim w Galerii Architektów? Już wtedy pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby te zdjęcia zaprezentować poza Nową Hutą, poza Polską. Wystawy pokazaliśmy w 7 miastach na Ukrainie, między innymi w Charkowie, Ługańsku i Winnicy. Było bardzo dużo mieszkańców. Członków klubów fotograficznych. Członków stowarzyszeń polskich. No a przede wszystkim były to bardzo uroczyste otwarcia, w których brali udział konsulowie generalni Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenci, wojewodowie. Taki szczególny moment to był też w Charkowie, kiedy pewien człowiek poczekał, aż wszyscy wyjdą już z muzeum. Rozejrzał się, czy naprawdę wszyscy wyszli i wtedy podszedł do mnie i powiedział: Panie Jerzy, gdybyśmy my kochali tak Ukrainę, jak wy kochacie Polskę, to bylibyśmy wielkim narodem. Urodziłam się w Nowej Hucie, uczęszczałam też tutaj do szkoły podstawowej. W naszym domu rozbrzmiewały dźwięki, prawda, różnych etiud granych przez moją siostrę. Ja natomiast całe życie rysowałam. Rysowałam pod ławką w szkole, rysowałam na każdym kroku. I chyba to mnie do dzisiejszego dnia zostało, ponieważ rysunek jest nutą mojej pracy takiej profesjonalnej. Zapragnęłam zostać człowiekiem teatru. Niestety, przenosząc się do Norwegii, nie mogłam zabłysnąć teatrem aktorskim z tej prostej przyczyny, że była duża bariera językowa. Zostałam scenografem i prowadzę w Oslo prywatny dom kultury, który powoli staje się domem polskim, ponieważ pokazujemy bardzo dużo dzieł Polaków mieszkających w tym pięknym nordyckim kraju. Ja również chciałabym przedstawić panią Edytę Rzewuską, której wystawa w związku z Dniami Kultury Polskiej tutaj się znajduje. I panią Edytę Stylo, której wystawa znajduje się w drugim pokoju. No czyli dwa razy Edyta. Dwa razy Edyta. Gratuluję. Dwie scenografki Polki związane z Norwegią. W związku z tym tam to się udało rewelacyjnie, moim zdaniem. Inni tam pacjenci, ja tam to też aktorzy, czy to będzie prawdziwie? Jurek. Jestem norweskim reżyserem i związany z Polską poprzez szkołę filmową i dlatego byłem przede wszystkim szczęśliwy teraz na tych dniach polskiej kultury w Oslo. Żeśmy mieli możliwość się poznać z filmami, z zespołem Skaldów, prawda, wielkiej miłości przed laty, a okazuje się, że tacy sami dobrzy jak kiedyś. Organizatorką tego wszystkiego to była pani Edyta Stylo i mamy nadzieję, że ona będzie dalej kontynuowała i zorganizowała Dni Polskiej Kultury tutaj, bo jest to bardzo potrzebne i ona to rzeczywiście doskonale robi. I ona tak przed tym lustrem jakby powtarza całe swoje życie, błędy, które popełniła, i w pewnym momencie zamiast malować, zaczyna jej się ta szminka rozmazywać. Ja bym się bardziej skupiał na czynnościach niż na tym wyrzucie. Bo my to w ogóle nagramy. To jeszcze będzie takie oszustwo już totalne. Także wygodę ma aktorka fantastyczną, bo nie będzie tego grała. Pani na scenie będzie aktorka tylko
tam coś będzie sobie mówiła, bo tyłem widzimy, a na ekranie widzimy twarz. Gdy szłam za trumną Henryka i stanął przede mną ten, kto dziś jest moim mężem. Ale to się i tak przypomina. Najważniejsze jest, żeby się dobrze umalować. I to się zaczyna rozmazywać trochę. Może pani całe włosy odrzucić do tyłu? Jeszcze. Jak do makijażu, to w ogóle pewnie założy jakąś taką opaskę. Albo siatkę. Taką, wiesz, opaskę. Taką tego, co? No, dobre by było. O, no, jakby potem, jakby taka była tłusta. Nie? Jest taka faza makijażu, taka tłusta. W spektaklu, to będzie ona tam długo będzie siedzieć. Tak. Tam inne sceny idą, tam ten, a ona tam biedna siedzi i się maluje. Aż ją weźmie żołnierz i wyprowadzi delikatnie ze sceny. Od dnia ślubu w łożu Ryszarda nie znajduje chwili wytchnienia. Aha, dziecko, tylko jedno bym ci poradził, żebyś sobie obmyśliła jakby plan makijażu. Bo wiesz, potem to widać, że ktoś, takie improwizy, a kobieta w tym jest precyzyjna. Tu akurat to, wiesz, to by cię zdradziło. Ona, co najpierw malujesz, co potem malujesz, no tylko, że jak przyłożyła i tu mówi, to jej się coś tam rozmazało. Ledwie z rąk zdążył zmyć anielską krew mojego pierwszego męża i drugiego teścia, którego płacząc szłam pochować.